Wilcza. On będzie zrealizowany w tym roku, ale on został jeszcze zapisany i właściwie w jakimś sensie rozliczony w tamtym roku, ale to bym uznał za pozytyw. Ja na sesji budżetowej, jak planowaliśmy budżet na poprzedni rok, mówiłem, że marzyłoby mi się właściwie dwie rzeczy, żebyśmy zrobili. Takie podstawowe, które nam nie udało się zrobić przez lata. Jedną rzeczą to było w ogóle całe otoczenie dworca, w tym parkiem na Mickiewicza, ale i plac dworcowy. Parki na Mickiewicza, wszystko wskazuje na tym, że pięć już nie jest skończony, ale już jest na końcówce tej inwestycji. Plac dworcowy jest w budżecie na ten rok, ale zobaczymy, wiem, czy są jakieś tego problemu. I drugą rzecz to jest zrobienia czegoś na jednostce tej drugiej części, może przeniesienie targowiska miejskiego. To jest na razie sprawa, która chyba w ogóle nie służy. Ale tyle o pozytywach. Za pozytywy to wiem, chwalił się będzie pan prezydent i o tym było dosyć dużo w wystąpieniu prezydenta. Ja bym pokazał też na rzeczy, które nam się nie udały. Jako pierwszą rzecz, która nam się nie udało w tamtej kadencji i nie udało się prezydentowi, to jest wszystkie rzeczy, które związane były z DPS-em. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, to była nasza chyba wspólna porażka. Ona została co prawda zakończona tym przetargiem na początku roku, ale to był całokształt dał rzecz i właściwie już chyba drugą czy trzecią kadencję nie potrafimy sobie poradzić z całym problemem DPS-u. Na samym DPS, można by rozmawiać dużo. Jakiś pomysł jest w następnej uchwale, czyli uchwale budżetowej na ten rok, ale to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. To jest porażka i z tym sobie nie poradziliśmy. Druga rzecz, którą bym powiedział, że jest problem. Mamy duży problem. O czym mówił też chyba przewodniczący Łyże, czyli generalnie problem dotacjami. Ja widzę, że z tym nie możemy sobie poradzić już drugą kadencję, tylko jakby nazwy stowarzyszeń się zmieniają. Natomiast problem zostaje ten sam. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to taka jedna z moich ulubionych, czy ulubionych, no w cudzysłowie, ale to też chyba druga kadencja, czyli problem z tak zwanym wyprostowaniem armii krajowej. To jest następna rzecz, która przez lata i cały czas jest jakiś problem, cały czas odbijamy się jak od ściany. Już były pieniądze chyba kilkakrotnie, ile pamiętam, w budżecie. I tak jak do tej pory ta inwestycja nie może ruszyć, nie wiem, czy w tym roku też ruszy. To jest taka inwestycja, która dla mnie jest ważna o tyle, że ona uruchamia cały ruch lokalny, zbiorczy właśnie na tamtej stronie miasta. I ona bardzo ułatwiła komunikację między Łowicką a wyjazdem na Skoczewo, czyli... Ale nie ma szczęścia ta droga, cały czas coś się dzieje i prawnicy z tą drogą poradzić. Już nie mówiąc o Łódzkiej, ale to jest jakby następna rzecz. No i trzeba powiedzieć sobie, że popełniliśmy w tym roku duży błąd, który będzie prawdopodobnie naprawiany za chwilę też w następnej uchwale, czyli dodatki motywacyjne dla nauczycieli. To był moim zdaniem błąd, że został zmieniony regulamin. I ten błąd, co prawda dopiero po roku, ale będziemy w tej chwili naprawiali. Czyli zmiana liczenia całego funduszu na dodatki motywacyjne. I trzeba się do tego przyznać. To był błąd zarówno prezydenta, ale myślę też i Rady Miasta Skierniewice. To swoje piersi też oczywiście się będzie bije, że to był jeden z błędów, który popełniliśmy w tamtym roku. No i pan prezydent mówił o programie Jak ryba w wodzie. To był też chyba taki sztandarowy projekt Komisji Oświaty. Tutaj z panem przewodniczącym Czyżewskim bardzo walczyliśmy o przeznaczenie pieniędzy na program właśnie nauki pływania w klas 1-3. Ale wydaje mi się, że ten program się skończył i nie ma kontynuacji. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale to jeżeli się mylę, to mnie pan prezydent poprawi. I gdyby tak było, to uważam, że to by był ten jeden z naszych.